Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 3008 Crossover. Auto jest z 2018 roku, dwulitrowy diesel w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów, wersja GT lub po polsku jak to woli GT. Bardzo fajnie wyposażony. To będzie wszystko omawiane w środku. Auto z 2018 roku, tak jak było mówione, 167 tysięcy przebiegu. Bardzo ładny kolor. On tutaj teraz jest troszeczkę przyciemniany i rzuca się cień z tych tutaj oto drzew, iglaków. I my sobie przejdziemy teraz do pomiaru lakierniczego. Maska jest aluminiowa, tak samo jak i błotniki przednie. Pozostałe elementy są stalowe w odcinku. Oprócz oczywiście klapy bagażnika i zderzaków, które są z tworzywa sztucznego. Tutaj wszystkie elementy z zewnątrz, z tej strony są fabryczne. Przejdziemy sobie do wnęk, bo one są najważniejsze. Tutaj też jest wszystko fabryczne. To jak widzicie, tego lakieru nie ma za wiele na wnękach, więc trzeba uważać, żeby się nie przetarły elementy od piasku. Gdzieś tam ktoś ma brudne buty z piasku, a mu zależy, to trzeba dobrze wyczepać przed wejściem do wnętrza. To jest wszystko w oryginale. I tutaj słupki również, jak widzicie, jest wszystko w oryginale. I nie było nic lakierowane z tej strony. Klapa jest plastikowa, zderzaki tak samo. I tutaj, jak widzicie, też jest wszystko oryginale. Ważne jest, żeby głowica równo dolegała, bo to jest półokrągły element. Ale też, jak widzicie, wszystko jest w oryginale. I tutaj ostatnia jeszcze wnęka. Bo krzywo złapane. I tutaj też jest wszystko w oryginale, więc całe auto jest w oryginalnej powłoce lakierniczej na elementach blacharskich. A żeby sprawdzić, czy zderzak jest oryginalny, jeśli Wam bardzo zależy, to możecie zrobić coś takiego. Tutaj macie datę produkcji, marzec 2018, kolor Smart Grey i tutaj z kontroli jakości są naklejki finalne, więc jak ktoś to rozbił i malował, no to tego nie będzie. Jeśli Wam zależy na zderzaku, to możecie to zweryfikować. Przechodzimy teraz do
elementów zewnętrznych, jeśli chodzi o jakieś mankamenty wizualne. Tutaj jakieś drobne zarysowanie, jakieś drobne odpryski po kamieniach na masce, na zderzaku. To jest aluminium i plastik, tym się nic nie będzie działo. Tutaj minimalna wgniotka, taka 2 mm i mikroryska. Ona jest długości 2 cm i jak włos gruba, jak się odejdzie dalej, to tego nie widać. Tutaj minimalna wgniotka na błotniku z tyłu. Felgi będą na zdjęciach, więc tutaj się nie będziemy zagłębiać. Tutaj jakaś mikroryska, wgniotka na błotniku. Jak na 6 lat prawie auto jest w ładnym stanie. Tutaj na plastikach jakieś drobne zarysowania i tutaj na zderzaku, z tym się też nic nie będzie działo. I tutaj jeszcze gdzieś na którymś, a tutaj jest na plastiku też jest takie zadzior, ale to jest plastik, to też się nic nie będzie działo. On ma za zadanie chronić tutaj elementy blacharskie, jak widzicie felgi, tutaj jakieś mikro zarysowania. Do opon się nie będziemy przywiązywać, bo i tak są nowe do tego auta, wielosezon już zamówione i czekają. Tarcza bez istotnego rantu, w ładnym stanie. Klocek praktycznie cały i nowy. Jak mówimy, opony są nowe, wielosezon zamówione, więc ich nawet nie ma co sprawdzać. Z tyłu tarcza praktycznie nowa i klocek tak samo. Jak zobaczycie, jest bardzo, bardzo gruby. Praktycznie nowy. O, opony nie są jeszcze jakieś takie złe, bo z tyłu mają w okolicach 4 mm. Z przodu mają w okolicach 3 mm. Ale jak już wymieniać z przodu, to będziemy wymieniać i z tyłu. Na wielosezon cały komplet. I tutaj tarcza bez rantu, klocek tak samo, cały gruby. I tutaj tak samo, tarcza bez rantu i klocek praktycznie cały i nowy. Więc tak się prezentuje zewnątrz. Jeszcze zostało nam zobaczyć podmaskę i sprawdzić szyby. Zaczynamy więc od szyb. 2018 rok, szyba atermiczna. 2017 rok produkcji. Tutaj mamy 2018 rok produkcji. I tam z tyłu może się uda zzoomować 2018 rok produkcji. Bo to jest dokładnie widoczne. Jak ktoś przyjedzie, to może jeszcze raz zweryfikować. Nie mamy za zadanie kłamać, wypisujemy zawsze wszystkie informacje, więc możecie to zweryfikować, jeśli oczywiście chcecie. Nic nie ma do ukrycia. Tutaj jest 2018 i 18 rok. I tutaj mamy 2018 rok, szyba też atermiczna i szyba czołowa akustyczna. 2020 rok, Saint-Gobain, bardzo dobra markowa szyba, była wymieniana w 20 roku, najprawdopodobniej jakiś odprysk nie przeszło przeglądu, dlatego była wymieniana. Ok, lecimy pod maskę. Pod maską lampa 26.02.2018 produkcja, druga lampa 03.03.2018 rok, czyli lampy fabryczne. Tak wygląda pod maską. Oczywiście po wymianie oleju w silniku, oleju w skrzyni biegów. Niedawno był w leasingu wymieniany rozrząd, więc było sprawdzone przez warsztat, gdzie serwisujemy. Wszystko jest ok. Tutaj mamy śruby, które są w oryginale. I tutaj tak samo śruby, które są
w oryginale i nic nie było odkręcane. I z drugiej strony tutaj śruby też są w oryginale i te śruby tutaj na masce też nie były odkręcane, są w oryginale. Czyli błotniki, maska, śruby w oryginale. Tak wygląda. I my lecimy do wnętrza pojazdu. Wnętrze pojazdu za chwileczkę, jeszcze o wyposażeniu. Charakterystyczne lusterka dla wersji GT. Kamera, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, lampy full LEDowe ze światłami do jazdy dziennej, system bliz, doświetlanie zakrętów, czujniki parkowania przód, tył, kamera 180 i wchodzimy do wnętrza. Wersja GT, czyli przeszycia charakterystyczne, fotele elektryczne z pamięcią, z masażami. Oczywiście pakiet sportowy, tutaj wysuwane fotele, skóra nappa z przeszyciami, tempomat z ustawianiem odległości, czyli aktywny, klapa elektryczna, system grip control, automatyczna skrzynia biegów hydrauliczna, elektryczny hamulec pomocniczy, czyli ręczny, system sport i uruchomimy pojazd. Łopatki, kierownica z łopatkami, sterowanie głosowe, tempomat aktywny, co było mówione, oczywiście wirtualne zegary, tutaj sobie można zmieniać widok i z opcji wyposażenia radio, klimatyzacja dwustrefowa, nawigacja, ona się teraz ładuje, bo ledwo co był odpalony samochód i dlatego telefon Bluetooth, zestaw głośno mówiący, streaming audio, Spotify, Tindal, YouTube, muzyka z telefonu i tak dalej, i tak dalej. Ta nawigacja, zobaczymy czy się załadowała. Tak, załadowała się. Tutaj macie aktualną pozycję. Ona teraz się świeci, bo są lampy główne zaświecone. O, teraz będzie lepiej widoczne. I przejdziemy sobie do opcji pojazdu. Automatyczne przełączanie świateł. Krótkie, długie. Wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli to jest korygowana kierownica przez auto. System start-stop sobie wyłączymy. Wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania przód i tył. Monitorowanie martwych pól w lusterku, to jest dioda, może się uda złapać, o tutaj jest w lusterku i to tak wygląda, że nas ostrzega, żeby nie zmieniać pasa ruchu. Niedopompowanie opon, po wymianie tutaj sobie przechodzimy i przejdziemy do ustawienia pojazdu. Światła, oświetlenie towarzyszące, na pożegnanie jak długo się ma świecić, powitalne jak długo na powitanie, oświetlenie kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów, opcja komfort, tylna wycieraczka na biegu wstecznym, dostosowanie lusterek na wstecznym, jak wbijemy wsteczne, one się tutaj same opuszczają, i oświetlenie kameralne. Mocniej nacisnąć, czyli jak są światła zaświecone, to jest podświetlanie LEDowe, tak widzicie tutaj dookoła. Dostęp do pojazdu, odregulowanie tylko drzwi kierowcy, tylko bagażnika, klapa elektryczna z napędem i bez użycia. Rąk, czyli z gestem, tutaj jest elektryczna, tutaj bez użycia rąk, czyli z gestem na otwieranie nogi, otwieranie nogą, active safety brake, czyli kiedy auto ma wykrywać kolizję i samo nas ostrzegać i hamować, i wyświetlanie zalecanej prędkości, to jest sczytywana na zegar i wyświetlane ile możemy jechać w danym obszarze, i alarm nieuwagi kierowcy.
podgrzewanie foteli elektrycznych, szybkie odmrażanie szyby czołowej, cyrkulacja, recyrkulacja powietrza, podgrzewanie lusterek z szybą tylną, zamykanie drzwi. I to jeszcze właśnie opcja ważna, Apple CarPlay, aplikacja My Peugeota, można sobie zainstalować też do samochodu, podgląd mieć na auto, mirroring, jeśli telefon obsługuje, i Android Auto, czyli Google Maps, można odblokować YouTube'a, Spotify'a, słuchać, oglądać YouTube'a, słuchać YouTube'a, Music i tak dalej, i tak dalej. Jakieś Netflixy, HBO, streaming sobie zrobić jest możliwość. Oczywiście to jest normalnie zblokowane, ale jest możliwość odblokowania tego. I telefon, czyli Bluetooth i zestaw głośnomówiący, to co było wcześniej mówione, i streaming audio. Grip control, tutaj zmieniamy sobie tryby jazdy. I tak wygląda auto. Jeszcze sobie przejdziemy do tyłu. Ja tutaj zgasimy teraz. A jeszcze z ważnych rzeczy, nagłośnienie fokal. Tak wygląda z tyłu. Oczywiście dach panoramiczny. I zostało nam pobawienie się klapą. Bez dotykowe otwieranie, więc tutaj mamy kluczyki, podchodzimy, podkładamy nogę i otwiera nam się klapa. Tutaj jak widzicie mamy nowe opony wielosezon Wardenstein. I żeby zamknąć klapę, to możemy albo też nogą zamknąć, albo kluczykiem. Teraz będziemy musieli troszeczkę pomóc tej klapie, bo mamy opony, więc gdzieś tam troszeczkę dociśniemy. O, i się domkła. Dajcie znać, czy Wam się takie auto podoba, czy chcecie tego więcej. Zapraszamy do komentowania i udostępniania. Pozdrawiamy, ekipa Trailux.